Wschodnia Draka. Tak, Wschodnia Draka. Jest to nasz turniej jiu-jitsu. Nazwa się wzięła oczywiście z tego, że mieszkały na wschodzie, a nasz klub nazywa się Akademia Szaka, więc chcieliśmy zrobić jakąś rymowankę, więc oficjalnie jest to turniej dziecięcy Szaka Wschodnia Draka. I spotykamy się w Białej Podlaskiej na pierwszym w tym mieście turnieju brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci. Mamy dwie maty, mamy ponad 70 zawodników, 75 osób przyjechało do nas do miasta. I pewnie cała Polska. Nie, raczej trzymają się, że tak powiem, te osoby, które mają zwyczajnie bliżej, ale mamy zawodników z Radomia, z Warszawy, jest klub Orły Zakręt, mamy Copacabana Łęczna, Akademia Gorilla z Warszawy, Garwolin do nas przyjechał, nie wiem, czy wszystkich wymieniłam, pewnie nie, ale jest fajna ekipa, także naprawdę jest z kim się pokulać. Okazuje się, że całkiem nam blisko z Białej Podlaskiej do Brazylii. Tak. Skąd to się w ogóle dzieje? Generalnie ja bardzo długo już zajmuję się sportami walki, prawie 18 lat uprawiam różne dyscypliny związane ze sztukami, ze sportami walki, ale moją taką największą pasją właśnie jest to brazylijskie jiu-jitsu i chciałam zrobić dla dzieci coś, czego po prostu jeszcze w tym mieście tutaj nie miały i dlatego ściągnęłam zawodników do rywalizacji na zasadach jiu-jitsu w Białej. Powiem coś, a pani najwyżej rozwinie albo całkowicie temu zaprzeczy. Dobrze. Można tańczyć i można walczyć. Nie, to capoeira. To jak byśmy opisali ten sport? Generalnie najłatwiej to zobrazować, że jest to sport wywodzący się z judo i w pewien sposób podobny do judo. Natomiast w momencie, kiedy walka przenosi się do parteru, to tutaj walka trwa cały czas. Dla osób, które nie bardzo też wiedzą, jak wygląda judo, to najłatwiej wytłumaczyć, że jest to jedna ze składowych MMA, czyli to wszystko, co dzieje się w parterze, to jest właśnie brazylijskie jiu-jitsu. Walczą chłopaki z dziewczynami. Tak, w tych młodszych kategoriach, takich do U12, czyli 10-11-latkowie, jeszcze mogą walczyć dziewczynki z chłopcami. Przede wszystkim ze względu na to, że zwracamy bardziej uwagę na ten rozwój biologiczny, a nie na to, jaka jest płeć, ponieważ dziewczynki są szybciej dojrzewające i na tym poziomie jeszcze naprawdę nie widać dysproporcji pomiędzy fizycznością chłopca z fizycznością dziewczynki. I już mamy zakończone kategorie, w których dziewczynki wygrywały z chłopakami, także uważamy, że jest to jak najbardziej okej. Problem zaczyna się już w tych wyższych kategoriach wiekowych, czyli w momencie... Tak, kiedy już dzieci wchodzą w ten wiek późniejszy, nastoletni, to tu już staramy się tych kategorii nie łączyć. Akademia Szaka. Klub założony w środku pandemii w 2020 roku. Znakiem rozpoznawczym maseczka. Tak, zdecydowanie stworzony z pasji, ponieważ ja razem z trenerem Dawidem Abramczukiem jesteśmy prawdziwymi pasjonatami brazylijskiego jiu-jitsu, więc wyszłam z taką inicjatywą, żeby otworzyć klub zajmujący się stricte właśnie tą dyscypliną. Jest zainteresowanie dzieciaków i rodziców. Rodzice, nie bójcie się tej dyscypliny sportu. Tak, zdecydowanie. Jest to dyscyplina, która pięknie rozwija dzieci, przede wszystkim ogólnie. A powinniśmy się skupić na tym, żeby dzieciaki w tym wieku bardziej rozwijały tą swoją ogólną sprawność, a nie tylko, że tak powiem, były w jednej dyscyplinie tak jakby już całkowicie ukierunkowane. I właśnie w brazylijskim jiu-jitsu jest bardzo dużo elementów gimnastycznych, bardzo dużo elementów takich akrobatycznych, które świetnie wpływają na właśnie rozwój dziecka. Czego wam życzyć na ten dzisiejszy dzień? Powodzenia. Tego życzę. Powodzenia. Z naszego klubu startuje 14 zawodników, także też mamy solidną ekipę. Jest również nasz zaprzyjaźniony klub z Białej Podlaskiej Fight Point z trenerem Robertem Ptasińskim. Też wystawił bardzo fajną ekipę, także naprawdę mamy z kim walczyć i bardzo się cieszę, że jak na razie wygląda, że się udało. I na koniec, pani Kasiu, jak pani myśli, czy w domu rodzice trenują z dzieciakami takiego właśnie przepychanki? Myślę, że tak i myślę, że gdyby więcej osób miało szansę poznać brazylijskie jiu-jitsu, to brazylijskie jiu-jitsu jeszcze fajniej by się w naszym kraju rozwijało, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego właśnie, że bardzo często właśnie to robią w domu. Ile, powiedz, Igo, lat już trenujesz i jak ci się podobają te treningi? Prawie 3 lata, bardzo mi się podobają i no, po prostu mi się podobają. W domu trenujesz z rodzicami? Niezbyt. Nie chcą się z nimi. Ale nie. Nie, lepiej. To powiedz nam, jak często chodzisz na treningi, ile razy w tygodniu, no i czego wy się tak naprawdę uczycie tam? Dwa razy w tygodniu chodzę na treningi, a czasami w piątek są dodatkowe. I jak to się nazywa? I ogólnie robimy różne techniki. Powiedz, dla kogoś, kto się na tym nie zna, jakie to są techniki? No różne. Czy mają jakieś nazwy?
No to może byśmy wymienili dwie bądź trzy nazwy, jakieś, może są jakieś układy? Balacha, trójkąt i na przykład jeszcze... No już nie pamiętam. Dobrze, spokojnie. A powiedz, dzisiaj są zawody. Ważne dla Ciebie? Już startowałaś? Jak Ci poszło? Dobrze. Znaczy jeszcze nie wystartowałam, ale myślę, że to będzie pierwsze miejsce. A z kim będziesz walczyła? Chłopak czy dziewczyna? Z dwoma chłopakami i jedna dziewczyna. Czujesz się dobrze przygotowana? Oczywiście. Tak? A ile już trenujesz jeszcze, powiedz nam? Prawie 3 lata. Świetnie, to bardzo Ci dziękuję. Czy na walkę z chłopakami potrzeba innej techniki niż na walkę z dziewczyną? Nie, można może jak. Taka sama walka? Ale chłopaki są silniejsi czasami. Tak, ale ja wygrywam. Świetnie, masz bardzo dobre nastawienie. Powodzenia Ci życzę. Gratulujemy. Dziękuję. Ja już w sumie szykuję się do robienia zdjęć na pierwszym miejscu z Tobą. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Michał Litwiniuk na hali Staszica Białej Podlaskiej. Dzieciaki walczą. Jest pot, jest krew, są łzy, ale jest też dużo szczęścia. Panie prezydencie, w młodym ciele młody duch, duża siła, duża wola walki. To dobrze, że jest Akademia Żaka i są inne kluby, które tą wolę walki i takich młodych ludzi angażują do tego typu sportu. Tak, ja rozwinę słowa pana redaktora, stwierdzając, że w tym zdrowym ciele zdrowy duch i mądry, dojrzały oraz waleczny. Bo pani Katarzyna Biegajło w swojej Akademii Żaka i wielu innych trenerów przede wszystkim wychowują młodzież. Pokazują, jak mądrze i zdrowo, aktywnie można się rozwijać. Jak mądrze można skanalizować tę naturalną, dziecięcą potrzebę ruchu, także rywalizacji w duchu fair play, według szanowanych przez wszystkich wzajemnie reguł. Jak uczyć się zwyciężać i jak uczyć się mądrze przegrywać i twórczo rozwijać te swoje doświadczenia. To pierwsze zawody w brazylijskim jiu-jitsu zorganizowane przez panią Katarzynę Biegajło i jej współpracowników. Przyznajmy, że bardzo zjawiskowe. Nam wszystkim udzielają się te emocje. Wielu z nas ma podobne doświadczenia z własnego dzieciństwa i młodości. Tylko nie wiedzieliśmy, że to brazylijski jiu-jitsu. Tak, no trenowaliśmy, wielu z nas, różne sporty walki. Dlatego to kapitalne kolejne wydarzenie w Białej Podlaskiej, w tej wielowątkowej formule zdrowego wychowywania dzieci i młodzieży przez różne dyscypliny sportu. Tu zawsze z wdzięcznością zwracam się, czy odnoszę do Państwa trenerów. Pani Katarzyna jest właśnie przykładem takiej, która poprzez sport bardzo mądrze wychowuje dzieciaki na zdrowe, sprawne i mądrze, odpowiedzialnie waleczne. A te swoje cechy później mogą przenosić na umiejętność radzenia sobie w życiu z innymi wyzwaniami. Dziękuję, panie prezydencie.